Dzięki za ten komentarz. Państwo, czyli podatki, które płacimy my, czyli nasze pieniądze. I fajnie by było, gdyby nasze pieniądze były wydawane na nas, a nie to, co sobie ktoś tam ubrdał. A poza tym, pamiętajcie, że państwo to też inwestycje takie jak centralny port komunikacyjny za straszne grube miliardy, odbudowa Pałacu Saskiego za straszne grube miliardy, chybiona inwestycja i tak naprawdę grube miliardy, które poszły w kanał przy budowie bloku w elektrowni w Ostrołęce. Jak sobie to wszystko... Te wszystkie durne wydatki, które nawet wy uważacie za durne, byście zsumowali, wydali je na mieszkania, to patrzcie, ile mielibyśmy mieszkań, z których państwo dostawałoby czynsz. Więc powiem wam, że póki co mamy wybór taki, albo jakieś fizyczne osoby, albo wielkie korpo kupujące na tak zwanym wolnym rynku czasami tysiące mieszkań naraz, będą nas łoić wysokimi czynszami, żebyśmy spłacały ich kredyty, tak żeby oni mogli mieć majątek, albo to samo przerzucimy na państwo, tylko że będziemy mieli wtedy mniejsze czynsze i będziemy mieć wpływ na to, jak to państwo te pieniądze wydaje i jak ustawia czynsze. Poza tym budujemy państwowy majątek. To nie jest, wiecie, jakiś pieniądz stracony. On ciągle jest nasz, bo jest państwowy. Trochę można obrócić ten sposób myślenia i myślę, że w końcu powinniśmy to zrobić, bo to nie są żadne, nie wiem, wydumane rozwiązania, tylko to są rzeczy, które istnieją w państwach, do których zwykliśmy jechać za pracą, bo tam się dobrze żyje, albo uważamy je za fajniejsze i lepiej rozwinięte, więc może byśmy w końcu przestali dawać się im oszukiwać tym, którzy gdzieś tam zarządzają na górze, i kurczę, domagali się swojego i swoich praw.